Witam serdecznie już w nowym roku 2023. Przychodzę do Państwa dzisiaj z dobrą informacją, że na razie ceny zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, Sztumie Kwidzynie, ceny biletów nie uległy zmianie, czyli kształtują się w taki sposób jak poprzednio. Czyli normalny bilet indywidualny na trasę zieloną kosztuje 70, ulgowy 50, bilet rodzinny, czyli dwie dorosłe, dwoje dzieci 220, trasa historyczna około 3,5 godziny zwiedzania i są jeszcze dostępne bilety dla karty, na kartę dużej rodziny, to te ceny się też kształtują jeszcze inaczej. Natomiast jeśli chodzi o trasę zieloną, czyli około 1,5 godziny zwiedzania, to bilet indywidualny, normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, dla rodziny czteroosobowej, czyli dwoje dorosłych i dwoje dzieci, cena jest 90 zł. Dodam, że jeśli ktoś chciałby zwiedzić wszystkie trzy zamki, to jest taka oferta, kosztuje 100 zł taki bilet na wszystkie trzy zamki, mianowicie Zamek Krzyżacki w Malborku, Zamek Krzyżacki w Sztumie i w Kwidzynie. Są jeszcze inne oferty, też właśnie oferta dużej rodziny i to też dotyczy trasy zielonej. No, bilety grupowe to już jest też inny przelicznik. Wykupienie indywidualnie przewodnika też nie uległo zmianie, czyli jest 250 zł, jeśli by ktoś chciał sobie przewodnika wykupić tak jakby na wyłączność. A bywa, że sobie Państwo kupujecie z różnych powodów. Bez względu na to, co Państwem kieruję. Także ja bardzo serdecznie zapraszam w nowym roku do Malborka. No, zwłaszcza z tą dobrą informacją przychodzę, że ceny nie uległy podwyższeniu. Serdecznie zapraszam. Przypomnę, że stoję na dziedzińcu Zamku Średniego. Pokazuję, tu jest wejście. Tą bramą Państwo wchodzicie. I zwiedzanie zaczynacie w prawo, czyli od tych drzwi, gdzie znajduje się łaźnia. Przez łaźnię przechodzicie Państwo przez infirmerię, czyli przez kaplicę, przez szpital. Infirmeria, czyli szpital. Wchodzicie potem schodami na strych, te małe okienka. Strychem schodzicie Państwo na dół, zwiedzacie sobie całe skrzydło zachodnie. O, to jest to skrzydło, Pałac Wielkich Mistrzów. A później przechodzicie sobie przez dziedziniec i pod tym zielonym bluszczem znajdują się drzwi z wejściem na wystawę bursztynu. Wychodzicie Państwo po zwiedzeniu wystawy z bursztynem i wchodzicie tam tymi kamiennymi schodami na samą górę. I zwiedzacie sobie Państwo skrzydło we skrzydle wschodnim, wystawę broni i uzbrojenia. A później przemieszczacie się na Zamek Wysoki, gdzie też są trzy kondygnacje przy ziemię, pierwsza kondygnacja i druga. Z najważniejszym punktem kulminacyjnym, czyli Kościołem Najświętszej Marii Panny. I jeszcze tylko przypomnę, rzecz najważniejsza, że zamek jest zawsze czynny do 16 w sezonie jesienno-zimowym, natomiast do godziny 15 są czynne wystawy. Do godziny 15 są czynne wystawy. Czasami jest to kwestią sporną, kiedy wystawy zostają zamykane o 15. Przypominam, jest to ważna informacja. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.